80 lat temu z niemieckiego obozu Auschwitz uciekł Witold Pilecki, Rotmistrz dobrowolnie poddał się aresztowaniu i wywózce do obozu, aby poznać i rozpowszechnić prawdę o bestialstwie w niemieckich obozach zagłady. Rotmistrz Witold Pilecki był współzałożycielem Tajnej Armii Polskiej, oficerem komendy głównej AK. Walczył w Powstaniu Warszawskim i od 1945 roku w II Korpusie Polskim we Włoszech. Po powrocie do Polski został zamordowany przez komunistów. Do obozowego piekła trafił niemal na własne życzenie. Po tym, jak postanowił, że jego misja Auschwitz dobiegła już końca, obawiając się dekonspiracji, uciekł, aby przekazać światu informacje o tych wszystkich zbrodniach, okrucieństwach dokonywanych przez Niemców. Mówił Wojciech Grodz, z Muzeum II wojny światowej w Gdańsku. Raporty Rotmistrza stanowią bezcenne źródło wiedzy, które dokumentują okrutne zbrodnie. Niemców, którzy to dopuszczali się szeregu zbrodni w Auschwitz, którzy mordowali europejskich Żydów, mordowali Polaków, mordowali przedstawicieli Pilecki będąc w Auschwitz organizował ruchy oporu i wsparcia więźniów. W obozie opracowywał pierwsze meldunki do dowództw państwa podziemnego. Po ucieczce opisał bestialstwo obozowego piekła. Witold Pilecki po wydostaniu się z KL Auschwitz przygotował bardzo obszerny raport, który został przekazany do Londynu. W zadaniu towarzyszyli mu Jan Redzej i Edward Ciesielski. Wszyscy trzej szczęśliwie wydostali się na wolność przez obozową piekarnię. Witold Pilecki przekazał swój wstępny raport, który. który... Uważał, że zaalarmuje innych i spowoduje jakąś akcję wokół tego obozu, żeby przerwać tą zagładę i to, co się dzieje. Był tego naocznym świadkiem. Mówiła zastępca dyrektora oddziału IPN we Wrocławiu dr Katarzyna Pawlak-Wejs. Obozowe raporty trafiły do władz Polskiego Państwa Podziemnego, Polskiego Rządu w Londynie oraz przedstawicieli państw alianckich, których wzywano do natychmiastowych działań. Alianci nie dowierzali informacjom i nie podjęli zdecydowanych działań pomocy więźniom. Pośmiertnie Witold Pilecki został awansowany na stopień pułkownika.